Prognoza pogody dla Wielkopolski i całego naszego kraju. Paulina Królak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś środa, trzeci dzień listopada. Zapraszam na szczegóły. Najbliższej nocy na chwilę zawita do nas wyż, ale dużo chmur na niebie tej nocy się pojawi. Zachmurzenie, tak jak wspomniałam, będzie dużo okresami całkowite i niewykluczone są opady deszczu momentami o charakterze umiarkowanym. Na termometrach od 5 do 9 stopni w Kępnie, a więc w Kępnie czeka nas bardzo ciepła noc. Jutro maksymalnie termometry wskażą od 9 stopni w Gnieźnie, w Pile do 13 stopni w Koninie. Ciąg dalszy opadów deszczu, dodatkowo wiatr momentami będzie wiał porywiście z prędkością do 55 km na godzinę. Na barometrach 988 hektopaskali ciśnienie powoli będzie spadać, biometr niestety niekorzystny. Proszę spojrzeć, że w czwartek dużo chmur na niebie, nie tylko na terenie Wielkopolski, ale także w całym naszym kraju. I te opady deszczu również będą występowały tak naprawdę wszędzie. Wiatr także powieje porywiście z prędkością do 55 km na godzinę. W kolejnych dniach, w piątek, zachmurzenie będzie duże, ale weekend już pogodny. Jednak proszę spojrzeć na niedzielny poranek, bo właśnie w niedzielę o poranku na termometrach zaledwie 3 stopnie na plusie. Pięknie dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.